Dzień dobry, nazywam się Maciej Winiarek i chciałbym Państwa zaprosić na nasz kurs, Co to jest myślenie krytyczne, część druga, przeznaczona głównie dla ludzi biznesu. A w tym krótkim filmiku przedstawię Państwu, co przygotowaliśmy. Najpierw odpowiem na pytanie, dla kogo tak naprawdę jest ten kurs. To jest państwo, w dużym skrócie, dla wszystkich, którzy ukończyli nasz kurs, Co to jest myślenie krytyczne, część pierwsza. A teraz chcą przede wszystkim poznać praktyczne zastosowanie myślenia krytycznego w swojej pracy. Chcą poznać, czym jest proces myślowy i po prostu przejść go praktycznie podczas takiego kursu. Chcą poznać narzędzia myślowe i doświadczyć ich poprzez ćwiczenia. I chcą po prostu jeszcze jak najwięcej wiedzy, zrozumienia nowych umiejętności z myślą które będą mogli od razu stosować w swojej pracy. To dla tych osób przygotowaliśmy ten kurs. Chcę Państwa, jaka jest zawartość tego kursu? 9 modułów. Analizujemy podczas tych 9 modułów jeden przypadek. Tutaj napisaliśmy swój własny, ale Kurs tak naprawdę się zaczyna od zaproszenia, zachęty do tego, żeby każdy uczestnik napisał swój przypadek, który będzie analizował przez cały, całość trwania naszego kursu. Bo najlepiej się pracuje, wiadomo, na swoich przypadkach, na swoich caseach, gdzie więcej jest emocji, więcej zrozumienia problemu i możemy rzeczywiście weźmie niego głębiej i dostrzec rzeczy, które do tej pory może nie dostrzegaliśmy. I podczas tym ten proces będzie wspierało siedem narzędzi myślowych, które przygotowaliśmy w tym kursie, które wierzymy, że będą Państwu pomocne, aby zrozumieć, zobaczyć więcej. Także to będzie proces myślowy, którego będziemy się uczyć, związany, z składający się z 8 etapów, a do każdego etapu przygotowana jest narzędzie myślowe, rutyna myślowa, tutaj przykładowa jedna z siedmiu, którą Przygotowaliśmy. Także w tym momencie ja podczas tego kursu pokazuję, analizuję przypadek nasz, właśnie tymi narzędziami, a Państwo z kolei będą co chwilę, co w każdym module, dostawać ćwiczenie do wykonania w materiałach szkoleniowych. Także bardzo ważne będzie, aby najpierw sobie wydrukować, właśnie nasz kurs ogarniacz, i tam do każdego modułu jest przygotowane ćwiczenie. Drodzy Państwo, myślenia krytycznego nie da się nauczyć poprzez e, tylko oglądanie. To jest coś, co trzeba robić. Wszystko robimy po to, aby odkrywać, czego jeszcze nie wiem, czego jeszcze nie rozumiałem, czego jeszcze nie widziałem. I tylko i wyłącznie poprzez robienie, w tym przypadku, właśnie dzięki narzędziom myślowym, odpowiadanie na różnego rodzaju pytanie tezy, argumenty, które trzeba wypełnić, w tym momencie poznajemy właśnie treść analiz, analiz, analizowanego projektu i wszystkim widzimy błędne nasze założenia, błędne myślenie. Co jakiś czas też się pojawia właśnie odwołanie, że co do narzędzia myślowego, tutaj podczas nagrania ja krótko wyjaśniam, a Państwo Znajdziecie więcej informacji, wskazówek i karty, tak naprawdę, narzędzia myślowego w czasogrniaczu, kurs o Drodzy Państwo, to co ważne, że właśnie kurs jest zbudowany na bazie prezentacji. Wy będziecie wszystko widzieć. To nie jest kwestia mojego opowiadania, tylko kurs jest wszystkim dla osób, właśnie, które potrzebują widzieć, aby zrozumieć. To tyle z mojej strony. Zapraszam serdecznie. Na stronie internetowej znajdą Państwo, oczywiście, szczegółowy opis naszego kursu. Ja na pewno gwarantuję, że każdy, kto przejdzie przez ten kurs, a wszystkim zrobi narzędzia myślowe, będzie potrafił je zastosować w swojej pracy już następnego dnia. Dziękuję i do zobaczenia.